Sową czy Antoniego Wibulskiego, Joachima Lelewela i Władysława Syrokomle. Wszyscy ci znani Polacy spoczęli na Rossie. Rossa to najpiękniejsza i najstarsza wileńska nekropolia. Została założona w 1801 roku jako parafialny cmentarz pobliskiego kościoła misjonarzy. To tu znajduje się najczęściej odwiedzany przez Polaków grób z lakonicznym napisem Matka i Serce Syna. Pod wielką płytą z wołyńskiego granitu spoczywa Maria z Bilewiczów-Piłsudska, matka Józefa Piłsudskiego. U jej stóp umieszczona została urna z sercem marszałka. Jego ostatnią wolą było spocząć obok swych żołnierzy, którzy mu Wilno jak prezent do nóg rzucili w kwietniu 1919 roku. Jest tu pochowanych wiele innych wybitnych osobistości polsko-wileńskiej historii. Znajdziemy tu pomnik filantropa Józefa Montfiła, historyka sztuki Jerzego Ordy, ojca i ojczyma Juliusza Słowackiego, czyli profesora Uniwersytetu Wileńskiego Eusebiusza Słowackiego i polskiego chirurga Augusta Becki, historyka architektury Juliusza Kłosa, rzeźbiarza Bolesława Bałzukiewicza, znanego architekty Karola Podczaszyńskiego i wielu, wielu innych. Spoczęły tu również osoby ważne dla kultury litewskiej. Leżą tu Jonas Basanavičius, Vincas Mykolaitis Putinas, Petras Vileišis i inni. Cmentarz dzieli się na Nową i Starą Rossę, gdzie to przede wszystkim Stara Rossa jest ważnym świadectwem polskiej historii miasta, utrwalonej w pomnikach wyglądających niczym dzieła sztuki.